Zbyt duże gruczoły piersiowe są nie tylko mankamentem estetycznym z powodu ich tendencji do schodzenia ku dołowi, zbyt niskiego usytuowania, ale także mogą być mankamentem odczuwanym fizycznie. Często powodują odparzenia pod piersiami. Noszenie tak ciężkich piersi w stanikach oddziałuje na obojczyki, mogą być bóle ramion, mogą być też później bóle kręgosłupa oraz pacjentki zgłaszają ogromną uciążliwość, zwłaszcza te aktywne sportowo, ogromną uciążliwość z powodu ciężaru piersi, które podczas ćwiczeń ten ciężar muszą pokonywać. Zabieg zmniejszenia gruczołów sutkowych należy do zabiegów dość poważnych, więc także przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym wymaga wykonania wcześniej szeregu badań. Są to badania głównie z krwi, które potwierdzają pełnię zdrowia pacjentki, żeby ich chirurg i anestezjolog byli przekonani, że taki zabieg w danym momencie można przeprowadzić. Tak samo wykonujemy i USG lub mammografię, żeby stwierdzić, czy nie ma jakichś zmian ogniskowych w piersiach, które wymagałyby postępowania onkologicznego, zanim będzie można zmienić kształt piersi i je zmniejszyć. Czas zabiegu może być różnie długi, zależy to, jaką masę gruczołu piersiowego należy usunąć i jak bardzo przemieścić pierś ku górze, bo z reguły wiąże się to w jednym zabiegu zmniejszenie piersi i jej podniesienie. To są 2,5-3 godziny z reguły. Bezpośrednio po zabiegu pacjentka nie odczuwa jakichś silnych dolegliwości bólowych, głównie to, co odczuwa, to duże zmniejszenie się masy tutaj niesionej na przedniej części klatki piersiowej. No i być może odebrać negatywnie pierwszy kształt, który zobaczy piersi przy pierwszych opatrunkach, bo niestety te piersi po zabiegu nie mają ładnego kształtu. My czekamy 2-3 miesiące na ponowne, lekkie opuszczenie się piersi i wtedy dopiero możemy ocenić, jaki jest efekt operacji. W zależności od masy usuwanego gruczołu, od stopnia zmniejszania piersi, różny jest okres rekonwalescencji. Najczęściej nie jest on specjalnie uciążliwy czy długi. Po kilku dniach można przy pracy biurowej już wrócić do pracy. Jeżeli chce się być aktywnym sportowo, to dla okolic nieobjętych zabiegiem, czyli na przykład jazda na rowerku stacjonarnym, też można to już zacząć wykonywać po około 2 tygodniach. Pełna aktywność to są 4-6 tygodni. Też ten czas, 4-6 tygodni, to jest czas noszenia specjalnego stanika dobrze podtrzymującego piersi. Taki stanik z reguły pacjentka dostaje od ośrodka, w którym zmniejsza piersi. Taką kończącą wizytę wyznaczamy około pół roku po zabiegu i wtedy spotykamy się z uśmiechniętą, zadowoloną pacjentką. Pacjentką, która nawet jeżeli wcześniej obawiała się, jak będą wyglądały blizny, jak ostatecznie będą wyglądały piersi, przychodzi uśmiechnięta i mówi o tym, o ile jest jej lżej, że przestały boleć ramiona, przestał boleć kręgosłup, nie ma już zaczerwienień czy odparzeń pod piersiami, wróciła do aktywności sportowej. Spadła też oczywiście jej masa ciała i ten uśmiech świadczy o tym, że warto było podjąć ten trud i poświęcić trochę czasu i narazić się na ból, żeby taki efekt osiągnąć. Panie zainteresowane, zapraszamy na konsultację do Centrum Laseroterapii Elite.